Witajcie Państwo. Mam tutaj kaczuszkę, będę ją nadziewała właśnie jabłuszkami, cebulką i pomarańczą. Pokrojone, wszystko przygotowane, jeszcze może czosnek, ale czosnku nie mam, więc trochę posmaruję wtedy mięso, tą tuszkę czosnkiem, solą natrę i majeranek i oczywiście pieprz. Wszystko ładnie to ponadziewam. Otwór cały zamknę takimi wykałaczkami, mam takie metalowe, więc nie będą się łamały i włożę do piekarnika. Będę piekła bardzo wolno, bo mi się nie spieszy, więc tak 150 stopni, może z 2 godziny będzie się piekło, może nie, zobaczymy. Pod koniec pieczenia będę tam zaglądać, dziś po godzinie zajrzę do piekarnika. Na pewno tłuszcz się trochę wytopi, więc trochę łyżką, ostrożnie trzeba, bo to jest bardzo gorące, łyżką wezmę troszkę tego tłuszczu, który się wytopi, poleję zewnętrzną warstwę i zamknę z powrotem, oczywiście w brytwance z przykryciem będę to robić, żeby tak się równo upiekła, potem ewentualnie, no można otworzyć, ale pod koniec pieczenia to przykrywkę, ale chyba nie potrzeba, bo ona się, ta kaczuszka sama zrumieni pod przykryciem. Myślę, że będzie efekt bardzo smaczny, to jest, polecam Wam, szczególnie kaczuszki takie naturalnie chowane, bo te kupne to one, miałam też do czynienia, kupiłam taką tusz, taką kaczkę sobie już z jarmaku uhodowaną, więc tam ją potrzymałam może z 2-3 tygodnie jeszcze na ogrodzie i potem ją właśnie piekłam, taką kaczuszkę, to ona się pozapadała, całe takie skóra taka papierowa i w ogóle jakoś taka, to już nie jest to i ten zapach, to trzeba hodować najlepiej od malutkiej kaczuszki. To jest mięsko wyborne, proszę Państwa. Może jeszcze zrobię malutki filmik, jak to się upiecze i wstawię również tu pod ten film, żebyście mogli, czy z tym filmem połączę, żebyście mogli zobaczyć, jak mi wyszło, jaki efekt. Mam nadzieję, że wyjdzie mi dobrze, no nie? Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następne filmiki. Dajcie suba albo lajkujcie, wtedy moje filmy się jakoś przebiją troszkę przez ten cały tłum różnych filmów, co będzie mnie bardzo cieszyło i będzie mnie to mobilizowało, jak i dawało natchnienie do następnych moich działań. Pozdrawiam serdecznie.